Niewyjaśnione historie. Legenda głosi, że ta starożytna włócznia została wbita w bok umierającego na krzyżu Chrystusa. Zwykła broń zmieniła się w relikwię. Tak narodziła się jej legenda. Wierzono, że jej moc zapewnia zwycięstwo. Pożądali jej rzymscy cesarze. Walczyli o nią średniowieczni królowie. Zawłaszczali ją dyktatorzy. Tajemnicza relikwia z zamierzchłej przeszłości. A jak wygląda prawda? W warunkach daleko posuniętej ostrożności starożytny grot zostanie poddany skrupulatnym analizom. Czy nauka XXI wieku wyjaśni tajemnice włóczni i tyranów, którzy pragnęli jej mitycznej mocy? Hitler i włócznia przeznaczenia. Historia świętej włóczni zaczyna się wraz z ukrzyżowaniem Jezusa z Nazaretu. Według Ewangelii świętego Jana rzymski legionista wbił ją w bok Jezusa, by sprawdzić, czy skazaniec wciąż żyje. Od tej chwili włócznia stała się potężną relikwią. Dysponujemy czymś, co zraniło Chrystusa. Czymś, co nie tylko jest z nim w jakiś sposób powiązane, ale bronią, która została wbita w jego ciało. Najwięksi przywódcy w dziejach, od pierwszego chrześcijańskiego cesarza Rzymu Konstantyna, po Karola Wielkiego, Napoleona czy Hitlera, wszyscy oni wierzyli w magiczną moc włóczni. Ten, kto posiądzie włócznię i pozna jej tajemnice, trzyma w dłoniach losy świata, na dobre i na złe. Dziś włócznia znajduje się w Wiedniu. Zwrócona Muzeum Historii Sztuki przez wojska amerykańskie po zakończeniu II wojny światowej wchodzi w skład kolekcji najwspanialszych klejnotów i relikwii w Europie. Po raz pierwszy w dziejach naukowcy zyskali szansę przeprowadzenia na niej serii testów, które być może ujawnią jej prawdziwy wiek. Oraz wyjaśnią otaczające ją legendy. Przy zachowaniu maksymalnej ostrożności włócznia wyciągana jest z ochronnej gabloty i przenoszona do specjalnie w tym celu zaprojektowanej stalowej walizki. Kustosz wystawy, dr Franz Kirchwiger, wynosi ją następnie z muzeum w towarzystwie dwóch strażników. Przenosiny muszą odbyć się jak najszybciej, by ochronić włócznię przed ewentualnymi złodziejami oraz surową wiedeńską zimą. Temperatura spadła do minus 10 stopni Celsjusza. W ciszy i tajemnicy bezcenna relikwia przemierza ulice Wiednia, by w końcu trafić do utajnionego miejsca badań. Czy to możliwe, by właśnie ten grot przebił bok Chrystusa? Czy raczej jest to średniowieczna relikwia? Albo zwykłe fałszerstwo? Hipoteza fałszerstwa pojawiła się w wyniku kontrowersji związanych z wydarzeniami, które podobno miały miejsce w pewnym bunkrze w Norymberdze pod koniec II wojny światowej. Istnieją dwie wersje tych wydarzeń. Według jednej z nich pewien amerykański oficer oraz niemiecki jeniec zeszli pod ziemię, by odnaleźć świętą włócznię pomiędzy setkami antyków i dzieł sztuki.
Wszystkie te obiekty zostały zrabowane przez nazistów na rozkaz Hitlera. Według tej wersji legendy porucznik Walter Horn z 7 Armii Amerykańskiej stał się posiadaczem włóczni 30 kwietnia 1945 roku o godzinie 14:10. Następnie Horn przekazał ją generałowi Pattonowi. Zaledwie 90 minut później Hitler już nie żył. Istnieje jednak inna wersja wydarzeń. Według niej włócznie zabrali oficerowie SS, zastępując ją kopią. I to właśnie te kopie mieliby przywieźć do Wiednia Amerykanie w roku 1946. Doktor Franz Kirchweger niechętnie przekazuje cenny eksponat w obce ręce. Nie wierzy w magiczną moc włóczni, ale wyraził zgodę na testy. Śledztwo poprowadzi metalurg Robert Feder, który spróbuje określić rzeczywisty wiek grotu. Feder jest ekspertem w dziedzinie starożytnej metalurgii. To on datował tak zwany miedziany zwój, znaleziony wśród zwojów znad Morza Martwego. Tym razem przeprowadzi liczne testy używane raczej w kryminalistyce. Analizę rentgenofluorescencyjną, analizę mikroskopową, która umożliwi mu poznanie składu poszczególnych części włóczni, oraz analizę porównawczą, pomocną w określeniu czasu powstania obiektu. Zaczyna jednak od prostych oględzin. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego. To coś niesamowitego. Nie mogę oderwać od niej oczu. Najpierw pociera włócznie nasączonym wacikiem. Ma nadzieję, że znajdzie ślady materiału organicznego, niezwykle pomocnego w datowaniu. Czy natrafi na pozostałości drewna? Albo nawet krwi liczącej 2000 lat? Krwi Jezusa. Legenda głosi, że 2000 lat temu te włócznie wbito w bok Jezusa. Po raz pierwszy w historii zasadność tego twierdzenia zostanie sprawdzona naukowo. Pierwszy etap śledztwa, poszukiwanie materiału organicznego, dobiegł końca. Mimo to kustosz wystawy pozostaje niespokojny. Możemy wykonywać jedynie testy nieinwazyjne. Boi się, żebyśmy jej nie uszkodzili. Feder ma nadzieję, że przeprowadzane w Wiedniu testy wykażą, czy włócznia rzeczywiście ma 2000 lat. Czy naprawdę sięga czasów, w których zaczyna się jej legenda? Pierwsi chrześcijanie twierdzili, że legionista, który przebił bok Chrystusa, nosił imię Longinus. Krew Zbawiciela miała uzdrowić mu oczy. Longinus był ślepy, żył w ciemnościach. Kiedy zadał cios, zrozumiał, że zranił Syna Bożego. Krew Chrystusa nie tylko uzdrowiła Longinusa, ale także przeobraziła jego broń w relikwie. Mówi się, że Longinus nie rozstawał się z włócznią do końca życia, tylko czy istniał naprawdę? Czy to możliwe? Część badaczy wskazuje, że jego imię przypomina greckie słowo Longos, czyli włócznia. Z drugiej strony Longinus to prawdziwe imię rzymskie. W Watykanie po dziś dzień pamięta się o życiu Longinusa,
i o jego włóczni. Longinus wbił włócznie w bok Chrystusa. Pociekła krew i woda. To symbol boskiej przemiany. I tak Longinus stał się symbolem Kościoła. Po śmierci Longinusa święta włócznia przechodziła z rąk do rąk. W końcu dotarła do Egiptu. Legenda mówi, że stała się tam własnością innego legionisty, człowieka, który miał zostać świętym, Maurycego. Robert Feder, ekspert badający włócznie, zwrócił uwagę na Maurycego, ponieważ na grocie znalazł inskrypcję z jego imieniem. Czy ten człowiek rzeczywiście mógł być właścicielem włóczni? Święty Maurycy miał być Afrykańczykiem, oficerem legionowym i inspiratorem pierwszego kodeksu rycerskiego. To był kodeks niezmiernie ważny dla wszystkich późniejszych rycerzy. Dlatego właśnie święty Maurycy stał się patronem wszystkiego, co szlachetne i rycerskie. W tym sensie był pierwszym rycerzem o czystym sercu. Maurycy miał służyć w pierwszym rzymskim legionie chrześcijańskim, zwanym Legionem Tebańskim. W 287 roku naszej ery cesarz Maksymian przeniósł legion do odległej Galii, na teren obecnej Francji. Żołnierze Maurycego mieli zdławić barbarzyńską rewoltę. Zanim przybyli na miejsce, wróg został pokonany. Oglądając miejsce bitwy, Maurycy dokonał wstrząsającego odkrycia. Barbarzyńcy nie byli poganami, lecz chrześcijanami, niedawno nawróconymi na nową wiarę. W jego duszy pojawiły się wątpliwości i poczucie winy. Tymczasem do rzymskiego obozu przybył cesarz Maksymian. Był poganinem. Zażądał, by legiony oddały mu hołd jako żywemu Bogu. Maurycy przyrzekł sobie w duszy, że lojalnie będzie służył cesarzowi, ale na pierwszym miejscu zawsze będzie Bóg. Jego przyrzeczenie dało początek kodeksowi honorowemu europejskiego rycerstwa. Będziemy ci służyć, zrobimy wszystko, co nam każesz. Nie będziemy jednak zabijać chrześcijan i nie oddamy hołdu fałszywemu Bogu. Maksymian skazał Maurycego na śmierć. Cesarz nakazał tak zwane dziesiątkowanie, czyli ścięcie głowy co 10. legioniście. Rozkaz wykonano. Według pierwszego biografa Maurycego, świętego Eukariusza, wraz z centurionem na śmierć poszło aż 6000 legionistów. Zamiast czcić fałszywego Boga, woleli zginąć. Co ciekawe, wydaje się to całkiem prawdopodobne. Możliwe, że jest w tym ziarenko prawdy. Najwidoczniej oficer i jego ludzie zostali straceni za wiarę w Chrystusa. Wieki po swojej śmierci Maurycy stał się patronem rycerzy i krzyżowców. Czy istnieją jednak dowody na to, że kiedykolwiek był właścicielem świętej włóczni? Badając zdjęcia z lat 70., kiedy włócznie poddano konserwacji, Feder zauważył, że pod zewnętrzną złotą osłoną znajduje się inna, srebrna. Na niej natomiast widniała inskrypcja. Lance Sancti Maurici Sanctus Mauritius, czyli włócznia świętego Maurycego. Feder podejrzewa, że inskrypcja jest średniowieczna, nie rzymska, ale najpierw musi dokończyć testy. Zdjęcia ukazują różne elementy składowe włóczni.
Aby je zidentyfikować, Feder bada relikwie za pomocą specjalnego aparatu rentgenowskiego, zdolnego prześwietlić metal. Promienie rentgenowskie są bardzo użyteczne w badaniu poszczególnych, połączonych potem części. W tym przypadku nikt tego jeszcze nie robił. Na podstawie zdjęć rentgenowskich i fotografii Feder stworzył trójwymiarowy model włóczni. Najmłodszym dodatkiem jest bez wątpienia złota osłona. Pod nią znajduje się osłona srebrna z inskrypcją wzmiankującą świętego Maurycego oraz kolejny dodatek, przypominający ostrza skrzydełka. W którymś momencie swego istnienia włócznia pękła, prawie na pewno z powodu wbitego w nią gwoździa. Ten tajemniczy gwóźdź stanowi łącznik z kolejnym rozdziałem dziejów włóczni. Legenda mówi, że po śmierci Maurycego włócznia wpadła w ręce pogańskich cesarzy Rzymu. Przez kilkadziesiąt lat leżała w zapomnieniu, czekając na godnego siebie właściciela. Człowieka, który miał zmienić bieg historii. Konstantyna Wielkiego. To, że dziś Europa jest w większości chrześcijańska, w dużej mierze jest zasługą Konstantyna. Konstantyn dorastał w imperium targanym wojną. Zainspirowany wizją Chrystusa postanowił je zjednoczyć pod swoim przywództwem oraz zastąpić wielu bogów jedną religią – chrześcijaństwem. Zrezygnował ze starego świata zachodnich bogów na rzecz nowego i dość mało znanego wschodniego kultu – chrześcijaństwa. Szczerze wierzył w Chrystusa, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, że chrześcijaństwo może mu pomóc ocalić imperium i że nawrócenie ludności na nową wiarę przyniesie mu same korzyści. Wiara Konstantyna sprawiła, że na chrześcijaństwo przeszła także jego matka, Helena. Na początku III wieku Helena wyruszyła do Ziemi Świętej w poszukiwaniu śladów życia Chrystusa. Podobno wróciła z fragmentami prawdziwego krzyża oraz gwoździami z ukrzyżowania Jezusa. Legenda głosi, że umieściła te gwoździe w broni i zbroi Konstantyna, by uczynić go odpornym na ciosy. Czy to Helena wbiła gwóźdź we włócznie? Feder postanowił porównać gwóźdź z włóczni z oryginalnym gwoździem rzymskim z I wieku naszej ery. Podobieństwo rozmiarów i kształtów jest uderzające. Jeśli to rzeczywiście Helena dodała gwóźdź, jej wiara została w pełni nagrodzona. Uzbrojony we włócznie Konstantyn pokonał wszystkich rywali, uczynił Rzym chrześcijańskim oraz zbudował nową, wspaniałą stolicę imperium. Konstantynopol, czyli współczesny turecki Stambuł. Według jednej z legend granice Nowego Rzymu wytyczył ze świętą włócznią w dłoni. Czy Konstantyn wykorzystał spoczywającą dziś w Wiedniu włócznię do nawrócenia Rzymian na chrześcijaństwo? W V wieku Imperium Romanum przestało istnieć. Europa pogrążyła się w chaosie wczesnego średniowiecza. Trzysta lat później włócznia wpadła w ręce największego zdobywcy tamtych czasów. W ręce człowieka, który marzył o odrodzeniu chwały Rzymu.
Człowiekiem tym był Karol Wielki. W dzień Bożego Narodzenia roku 800 Karol Wielki został koronowany na cesarza nowego imperium. W jego skład wchodziły terytoria kilku współczesnych państw. Przyjęło ono nazwę Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Święte Cesarstwo Rzymskie było próbą odtworzenia Imperium Romanum, tyle że kilkaset lat później. Poza tym miało być większe i obejmować ziemie, które nigdy nie znalazły się w posiadaniu Rzymian. Był to punkt kulminacyjny życia wypełnionego wojnami. Zwieńczenie 53 ciężkich kampanii, podczas których zgodnie z późniejszymi legendami Karol nigdy nie rozstawał się z włócznią. Robert Feder szuka fizycznych śladów łączących włócznię z czasami Karola Wielkiego. Jego zdaniem skrzydełko podobne ostrza pochodzą z VIII wieku. Czy to możliwe? Tak, o ile pierwsza pisana wzmianka o włóczni nie kłamie. W X wieku biskup Kremony Lutprand napisał, że Karol Wielki posiadał włócznię należącą wcześniej do Konstantyna. Nie ma w tym nic dziwnego, że ludzie tacy jak Karol Wielki pragnęli potwierdzić swoje prawa do sprawowania władzy, odwołując się do Konstantyna, który umocnił i odmienił Imperium Romanum. Karol Wielki był w pewnym sensie władcą Imperium Postrzymskiego i dziedzicem Konstantyna. Lutprand zapisał, że włócznia stała się symbolem następców Karola. Magiczna broń posiadała niezwykłą moc. To broń, którą Bóg wiąże sprawy ziemskie i niebieskie, zapewniając sobie zwycięstwo nad siłami widzialnymi i niewidzialnymi. Symbol odkupienia Longinusa, poświęcenia świętego Maurycego i podbojów Konstantyna. Święta włócznia stała się fundamentem boskich praw średniowiecznych królów, symbolem najwyższej władzy cesarskiej. Włócznia stała się częścią klejnotów koronnych Świętego Cesarstwa Rzymskiego, używanych podczas koronacji następców Karola Wielkiego. Czy to możliwe, by właśnie oni, a nie Karol, dodali charakterystyczne skrzydełka? Aby to sprawdzić, Robert Feder odwiedza Muzeum Brytyjskie. Spotka się tam z ekspertem równie mocno jak on, zainteresowanym tajemnicami włóczni. Profesor Mark Hassel jest archeologiem i specjalistą w dziedzinie rzymskiego uzbrojenia. Feder ma nadzieję, że porównania z innymi włóczniami rzymskimi pomogą mu w określeniu rzeczywistego wieku relikwii. Przywiózł ze sobą specjalnie w tym celu wykonaną kopię. Kształt jest podobny, tyle że ta jest o wiele większa. Na pierwszy rzut oka wygląda na rzymską. Moje wątpliwości wzbudzają jedynie te elementy. Raczej tu nie pasują. Skrzydełka musiały zostać dodane. W poszukiwaniu włóczni ze skrzydełkami Hassel prowadzi Federa do innej galerii. Feder liczy na niespodziankę. Aby sprawdzić autentyczność włóczni Jezusa, specjalista sądowy Robert Feder poprosił o pomoc Marka Hassela, eksperta w dziedzinie rzymskiego uzbrojenia. Widziałeś to już? Niezwykłe, prawda? To nie są groty rzymskie, pochodzą z wczesnego średniowiecza. Bardzo podobne, prawda? Ujmę to w ten sposób. Ogólny kształt sugeruje okres rzymski, ale skrzydełka umiejscawiają te włócznie we wczesnym średniowieczu. Moim zdaniem mniej więcej w VIII wieku. Feder doszedł więc do wniosku, że włócznia jest bronią rzymską zmodyfikowaną w średniowieczu.
Bardzo możliwe, że relikwia przez wieki czczona jako rzymska włócznia jest nią w rzeczywistości. Rzymskie obiekty pojawiają się podczas robót budowlanych i tym podobnych przedsięwzięć. Możliwe więc, że ktoś w średniowieczu po prostu znalazł rzymską włócznię. Po powrocie do laboratorium Feder zajął się złotą osłoną. Pracownicy muzeum sądzą, że dodano ją w XIV wieku, kiedy mity i pogłoski ustąpiły w końcu miejsca prawdzie. Wszystko zaczęło się w Pradze. W XIV wieku włócznia trafiła w ręce cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karola IV. Karol słynął z fanatycznego wprost zamiłowania do relikwii. Na potrzeby swej niezwykłej kolekcji zaledwie 32 km od Pragi wzniósł potężną fortecę – zamek Karlstein. Za potężnymi murami kryje się przepiękna złota kaplica, ozdobiona bezcennymi dziełami sztuki i kamieniami szlachetnymi. W górnej części ścian znajduje się największa kolekcja gotyckich obrazów na świecie. Sufit reprezentuje wszechświat i jest dekorowany licznymi klejnotami. Można tam także zauważyć srebrny księżyc i złote słońce. W tajnej komnacie za ołtarzem znajdowała się kiedyś święta włócznia oraz inne relikwie, ukryte bezpiecznie za 6-metrowym murem. Uważa się, że właśnie tutaj ozdobiono włócznię złotą osłoną z inskrypcją. Lancea et clavus domini. Włócznia i gwóźdź pański. Karol wierzył, że włócznia zapewnia mu bezpośredni kontakt ze świętymi w niebiosach i że relikwie odegrają olbrzymią rolę podczas sądu ostatecznego. Wierzył, że podczas sądu ostatecznego święci zejdą na ziemię i przybędą do miejsca, w którym znajdują się ich relikwie. Po śmierci Karola włócznia raz jeszcze zmieniła swoje przeznaczenie. Tym razem stała się kluczem do bogactwa. Włócznia przez kilka wieków zarezerwowana jedynie dla królów, teraz miała przynosić zyski. W roku 1424 kupiła ją zamożna gildia kupiecka z Norymbergi. Czasy były jednak niebezpieczne, więc przewiezienie bezcennej relikwii wymagało zastosowania fortelu. Włócznie ukryto w wozie z rybami. Tuż przed Norymbergą kupcy powiedzieli woźnicy, co kryje się pod rybami. Natychmiast zeskoczył z wozu. Był osłupiały. W mieście przygotowywano wielkie uroczystości. Włócznia należąca teraz do bogatych, władających miastem kupców, stała się fundamentem najbardziej dochodowego przedsięwzięcia średniowiecza – handlu relikwiami. Relikwie gwarantowały dostęp do Boga. Ich posiadanie w mieście albo katedrze było równoznaczne z dostępem do władzy. W pewnym sensie pełniły funkcję superbroni, która czyni swego właściciela potężniejszym od innych. Ludzie, którzy zajmowali się handlem relikwiami, zarabiali olbrzymie sumy. Czy analiza zagadnienia handlu relikwiami pomoże Robertowi Federowi w ustaleniu wieku włóczni? Pomocna może być także dwójka naukowców zajmujących się rolą włóczni w średniowiecznej Norymberdze. Corinne Schleif i Volker Schier. Odkryli oni, że relikwia otoczona była niezwykłą ochroną. Włócznia ukryta w kościele Ducha Świętego
wraz z innymi relikwiami była zamknięta w pięknym srebrnym relikwiarzu. Relikwiarz zachował się do dziś, stanowiąc wspaniały przykład umiejętności średniowiecznych złotników. Skomplikowany system kołowrotów utrzymywał go wysoko nad posadzką kościoła. Ostatnie zabezpieczenie stanowili dwaj śpiący pod nim chłopcy. Rezultat był zachwycający i skuteczny. Na dnie relikwiarza znajdował się wizerunek jego zawartości. Wierni patrzyli w górę i widzieli dwa anioły trzymające świętą włócznię. Przez 364 dni w roku włócznia pozostawała w ukryciu. Wyjmowano ją tylko jednego dnia podczas niezwykłego święta. Święta Włóczni Pańskiej. Przypadało ono w drugi piątek po Wielkanocy i w pewnym sensie stanowiło jej kontynuację. Święto zapoczątkowane przez Karola IV 100 lat wcześniej stało się główną atrakcją Norymbergi, ściągającą pielgrzymów ze wszystkich zakątków Świętego Cesarstwa Rzymskiego. To niezwykłe, jak wielu ludzi decydowało się na pielgrzymki do odległych sanktuariów. Oczywiście biedni szli pieszo, pokonując kilkanaście kilometrów dziennie. W ten sposób pielgrzymki mogły trwać wiele miesięcy, a nawet lat. W centrum miasta tłum tłoczył się wokół specjalnej kaplicy. Wewnątrz, na najwyższym piętrze, szlachta i duchowieństwo przygotowywały się do uczestnictwa w uroczystej demonstracji relikwii. Drzazga ze żłóbka, ząb Jana Chrzciciela, kość ramieniowa świętej Anny. Kulminacją tego wszystkiego była włócznia pańska. Ludzie oniemieli z zachwytu. Te rzeczy dawały im poczucie kontaktu z Bogiem, odnawiały ich wiarę. Widok relikwii był wielkim wydarzeniem w życiu każdego z nich. Norymberskich kupców nie interesowały jednak dusze pielgrzymów, ale ich sakiewki. Pielgrzymki były bowiem doskonałym interesem. Jako że w średniowieczu relikwie pełniły niezwykle ważną funkcję, nic dziwnego, że zaczęto wykorzystywać je do przyziemnych celów. I tak za drobną opłatą można było dotrzeć do Boga na skróty. Na szczęście nie wszyscy się na to zgadzali. Wkrótce szczęście opuściło norymberskich kupców. Oburzeni nad używaniem relikwii, protestanci odrzucili samą ich ideę. Jednym z następstw reformacji była eliminacja pewnych praktyk i wierzeń, dzięki którym egzystowały całe miasta czy klasztory. Plan wykorzystania świętej włóczni w celu zdobycia bogactwa spalił na panewce. Włócznia ponownie spoczęła w relikwiarzu. I pozostała tam zapomniana przez kolejne trzy wieki. Robert Feder poprosił o pomoc profesora Manfreda Schreinera z Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Schreiner dysponuje wysoce wyspecjalizowanym sprzętem do analizy rentgenofluorescencyjnej, zwanym potocznie XRF. Pomoże nam to obejrzeć obszar badań. XRF zbada poszczególne elementy włóczni. Wykres jest bardzo nierówny. To współczynnik zawartości żelaza. Skala zanieczyszczeń żelaza może pomóc w określeniu daty wykonania włóczni. Wyniki analiz gwoździa sprawiają, że Feder postanawia poddać go bliższym oględzinom. Sądzi, że znalazł coś wyjątkowego. Małe fragmenty żelaza różniące się od reszty grotu.
Autentyczność włóczni potwierdzają jednak dopiero ostateczne dane z XRF. Zdobywcy Europy nie mieli takich wątpliwości. W roku 1805 Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów, zaczął marzyć o podboju świętego cesarstwa rzymskiego. Pragnął jego ziem i jego relikwii. Nie trudno zrozumieć, dlaczego Napoleon pragnął je zdobyć. Nie ma wątpliwości, że włócznia miała być legitymizacją jego panowania. Ratując włócznię przed Napoleonem, mieszkańcy Norymbergi wysłali ją za miasto. W końcu dotarła do stolicy Świętego Imperium Rzymskiego, Wiednia. Mimo że włócznia nie wpadła w ręce Napoleona, imperium upadło. W roku 1806 abdykował ostatni cesarz. Święta włócznia pozostała w Wiedniu. Od tej pory stolicy Austrii aż do roku 1938, kiedy sięgnął po nią inny zdobywca. Adolf Hitler. Naziści byli zafascynowani okultyzmem i legendami mówiącymi o chwale aryjskiej rasy panów. Jak wszyscy tyrani, Hitler bezgranicznie pożądał władzy. Kiedy w roku 1938 III Rzesza wchłonęła Austrię, natychmiast kazał zabrać z Wiednia wszystkie relikwie, w tym także świętą włócznię. Bezcenne relikwie wróciły do swego średniowiecznego domu, do Norymbergi. Tam, przy wtórze fanfar, złożono je w muzeum. Strzegli ich członkowie SS w czarnych mundurach. Wiemy, że Hitler oglądał wszystkie insygnia i regalia. Prawdopodobnie chciał w ten sposób podkreślić związek pomiędzy pierwszym i trzecim imperium. Trzecia Rzesza miała być kontynuacją pierwszego świętego cesarstwa rzymskiego. Posiadanie przedmiotów, które inspirowały Karola Wielkiego, dawało Hitlerowi olbrzymi sukces propagandowy. Niektórzy twierdzą jednak, że związki Hitlera z włócznią dalece wykraczały poza propagandę. Podobno zmarł zaledwie 90 minut po tym, jak ją utracił. Według innych, Amerykanie znaleźli jedynie kopię podłożoną przez SS. Jednym z nielicznych, którzy wiedzą, co stało się w podziemiach pod Norymbergą, jest Felix Rosenthal, były sierżant amerykańskiego wywiadu. Jako zdolny lingwista specjalizował się w podsłuchu. Słuchając rozmów niemieckich jeńców, odkrył niezwykły spisek. Wśród jeńców był pułkownik SS, trzymany razem z innymi, wyższymi oficerami. Wyjaśniał im, że odtworzy III Rzeszę za 10 lat i że symbolem odrodzenia Niemiec będzie ciało Hitlera oraz klejnoty koronne. Rosenthal natychmiast zapisał nazwiska konspiratorów. Kilka dni później odwiedził go stary znajomy, porucznik Walter Horn. Horn otrzymał 30 dni na odnalezienie zaginionych relikwii. Dałem tę listę Walterowi i powiedziałem, by ruszył tym tropem. Badając kolejne wątki, Horn dotarł w końcu do zniszczonej Norymbergi. Ostatni człowiek z listy nie chciał mu jednak niczego powiedzieć o włóczni ani o klejnotach koronnych. Horn posłużył się fortelem. Zmusił jeńca do napisania zeznania. Walter wiedział, że ten człowiek jest katolikiem, a dla katolików krzywoprzysięstwo to wielki grzech.
Zaczął więc dyktować. Ja, taki to a taki, przysięgam na Boga Wszechmogącego. Facet doszedł do Wszechmogącego, po czym odłożył pióro i zzieleniał. Walter wiedział już, że ma go w garści. Wielu badaczy twierdzi jednak, że Horn znalazł tylko klejnoty koronne, a nie włócznie. Niedawno odkryte dokumenty wskazują, że znaleźli ją inni Amerykanie. I to nie 90 minut przed śmiercią Hitlera, ale 2 miesiące później. Co więcej, włócznia wcale nie była ukryta w bunkrze SS. To nie był tajny bunkier SS, ale schron, w którym pod koniec wojny zgromadzono dzieła sztuki, by uchronić je przed nalotami. Nie ma też dowodów na to, by włócznia kiedykolwiek trafiła do generała Pattona. Jedno pytanie wciąż pozostaje jednak bez odpowiedzi. Czy relikwia zwrócona Muzeum Historii Sztuki jest fałszerstwem? Włócznie Jezusa otacza gęsta mgła mitów i legend. Czy oficerowie SS rzeczywiście zdołali ją wykraść i zastąpić kopią? Robert Feder zakończył analizy. Czy włócznia jest nazistowskim fałszerstwem? Nie, to bez wątpienia oryginalny zabytek. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Z całą pewnością nie jest to współczesna kopia. Mit został obalony. Wykorzystując trójwymiarowy obraz komputerowy, Feder zbadał włócznie kawałek po kawałku. Złota osłona bez wątpienia pochodzi z XIV wieku. A srebrna? Odnosząca się do świętego Maurycego inskrypcja powstała najprawdopodobniej na polecenie żyjącego w XI wieku niemieckiego króla Henryka. Wewnętrzna, srebrna osłona pochodzi z XI wieku. Feder jest pewien, że z XI wieku pochodzi również srebrny drut. Okazało się jednak, że charakterystyczne skrzydełka są o wiele starsze. Z pewnością nie są oryginalnymi elementami włóczni. Analiza rentgenofluorescencyjna wykazała, że to fragmenty klingi sztyletu mniej więcej z VII wieku. A co z najważniejszą częścią włóczni, pierwotnym grotem? Czy pochodzi z czasów ukrzyżowania Jezusa? Po zdjęciu złotej i srebrnej osłony dotarliśmy do rdzenia włóczni. Wiele wskazuje na to, że powstał on w VII lub VIII wieku. Obalając wielowiekową legendę, Feder doszedł do wniosku, że włócznia nie pochodzi z czasów Chrystusa. To jednak nie wszystko. Analizy umieszczonego w niej gwoździa przyniosły intrygujące wyniki. Jest łudząco podobny do oryginalnego rzymskiego gwoździa z I wieku naszej ery. Czy święta włócznia kryje w sobie gwóźdź z krzyża Jezusa? Prawdopodobieństwo, że to gwóźdź z ukrzyżowania pańskiego, jest bardzo małe. Stan zachowania obiektu raczej to wyklucza. Jednak Feder znalazł coś jeszcze. Coś, czego nie dostrzegł nikt przed nim. Przyglądając się bocznej płaszczyźnie grotu, gdzie widnieją mosiężne krzyże, można zauważyć różnicę pomiędzy tą częścią a podstawą. Ewidentnie coś zostało tu wkute. Ale co? Feder może jedynie spekulować. Nie można oczywiście wykluczyć możliwości, że to elementy gwoździa z ukrzyżowania Chrystusa. Nie sądzę jednak, by udało się to potwierdzić.
That is something that we will never know. Włócznie wciąż otacza tajemnica. W Norymberdze po raz pierwszy od wielu wieków ponownie zorganizowano święto Włóczni Pańskiej. Wśród starych murów raz jeszcze zabrzmiały pieśni błogosławiące niegdyś tysiące pielgrzymów. To element łączący nas z niezwykłym wydarzeniem z przeszłości, z ukrzyżowaniem Chrystusa. Z drugiej strony włócznia należała do ludzi, którzy kształtowali naszą historię i dlatego ma tak wielki wpływ na naszą wyobraźnię. Kontakt z nią daje nam poczucie uczestniczenia w wielkich wydarzeniach przeszłości. Pozwala nam poczuć się jej częścią. Opracowanie wersji polskiej, studio Company Warszawa. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Jacek Sobieszczański.